Dobra, to dzisiaj w ramach zadania, czy też inspiracji, czy też wyzwania dla Was w ramach zajęć rozwijających kreatywność, chciałabym Was poprosić, abyście zaprosili do swojego domu, mieszkania, pokoju, czy też ogrodu wspólnie z rodzicami zwierzę. Może to być dzikie zwierzę. W tym celu potrzebujecie dostępu do smartfona i do wyszukiwarki Google. Chrome. Więc ja jestem właśnie na wyszukiwarce Google i w tej wyszukiwarce po prostu na pasku wpisuję zwierzę, jakie chcę zaprosić. Zacznijmy od kozy domowej, koza domowa, koza domowa, lubka szukamy. No i tu nam się wyświetlają informacje o kozie, zdjęcia, ale też jak zjedziemy palcem w dół, to wyświetla nam się informacja, zobacz, jak wygląda koza domowa w naturalnej wielkości. No to klikam sobie wyświetl 3D. No i pojawia mi się koza. Ta koza meczy. Mogę ją zobaczyć. W kółko się obraca, ale ja chcę ją zobaczyć w moim mieszkaniu, to muszę nacisnąć na zobacz model. Klikam zobacz model. I w tym momencie mam informację, że mam tak poruszać komórką, żeby było widać podłogę i poruszać na lewo i na prawo. No to ja ruszam i czekam cierpliwie, aż tutaj czujnik dostrzeże podłogę, wykładzinę. Ruszam też komórką i po jakieś po prostu podłoże i się ta koza tu pojawi. Przynajmniej ja mam taką nadzieję. Widzicie kawałek mojego pokoju. Wstanę, spróbuję tak zrobić. No wiecie, to jakoś rusza. Musi znaleźć podłoże, więc mam skierować telefon w dół i poruszać w nim w różną stronę. O, już jest, już widać cień. O, stoi koza, jaka wielka, ludzie. O, jest koza w moim domu. O, trzęsie główką. Mam kozę. O, dobra, zamykam. I na przykład teraz cofam wstecz i chciałabym zaprosić lwa. Wpisuję lew. Lew afrykański może być. O, lew afrykański. Wyszukuje mi się, znowu mi się wyszukuje informacje o lwie. I znowu mam, zobacz, jak wygląda lew afrykański naturalnej wielkości. No i wyświetlam w 3D, tak jak poprzednio. Znowu go widzę. Słyszę, jak ryczy. No i naciskam zobacz model. I znowu robię to samo. Szukam podłoża komórką, czyli mam ją skierowaną na dół i ruszam. I słuchajcie, już powinien gdzieś być. Tylko nie wiem, gdzie on jest. O, o, o. Już słyszę go. O, jest. Tak jakby stoi na moim tym krześle. Także widzicie. Jest. No i słuchajcie, w ten sposób można wyszukać podobno około 100 zwierząt. Około 100 zwierząt w wyszukiwarce wpisywać. Ja nie mam sprawdzonych wszystkich. Wiem, że da się znaleźć jeszcze geparda, tygrysa. Natomiast słuchajcie, wasze zadanie jest, spróbujcie poszukać i zaprosić zwierzęta do waszego pokoju, domu, ogrodu. I możecie robić wtedy zrzut ekranu. Albo zdjęcie naciskając kulkę na środku i możecie mi wysłać na maila.